Witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to jest gra dla dzieci, która nazywa się Baby Puzzle. Baby Huzzle. Mam nadzieję, że przejdziecie ze mną do filmiku, pogramy sobie wspólnie. Mój kanał dotyczy gier dla młodszych osób, dla dzieci. Także zapraszam, jeżeli chcecie coś pooglądać, jakieś gry dla młodszych osób, dla dzieci, to zapraszam, moi drodzy. Poznajmy tutaj przygodę z Baby Games, Baby Huzzle. Gra jest po angielsku, więc to może być jedyna wada tej produkcji. Jak widzicie, gramy, opiekujemy się młodą dziewczynką. Zaczynajmy. Pierwszy poziom, ok, no to zobaczymy. O, widzicie, gra jest dość prosta. Nie powinna sprawić Wam problemów. Jak widzicie, mamy też porady. Dziewczynka nam opisuje, co tutaj ona chce zrobić, więc mamy też podpowiedzi, co musimy kliknąć. Musimy kliknąć na nią, i teraz przełączy sobie kanał. O, widzicie, mała dziewczynka marzy o jakiejś tutaj sukience w kształcie. Jak się nazywa to zwierzę? Jak myślicie? Hmm? OK, wybierzemy się do sklepu, prawda? W kształcie prawda, Pawła, Pawia, tak tak się wymawia, Paw, Paw takie zwierzę, które macie tutaj przedstawione na telewizorze. OK, to wybieramy się w takim razie do sklepu. Co my tu mamy? OK, lista zakupów. Co potrzebujemy? Słonik, tak? weźmiemy sobie słonika. Haha, <laughs> jak fajnie to wygląda. Jak się cieszy nasza dziewczynka. Otrzymujemy teraz strój lwa. Wa. <grywa> Haha. Super to jest, super gra. Okej. Okay. No teraz mamy poprosimy. Musimy coś wybrać ciekawego. Potrzebujemy na pewno to. E, to, tak. Oczywiście. Okej, okay. niech teraz nasza mała dziewczynka wybierze coś, jakieś dodatki zapewne. Ok. Teraz nasza mama. okej, okay, jakieś tutaj materiały. Tutaj nam coś pokazuje jeszcze. Kolczyki, tak, to są kolczyki. Jakieś wisiorki. No, one we... pick print accessories. Aka, pikok. okej, okay, niech będzie. Czyli potrzebujemy coś takiego. I biuropusz, tak. O, jeszcze, jeszcze jedną tutaj. I musimy iść do kasy. Jak gdzie gra? Bardzo prosta. No i teraz musimy skasować. Zapłacić za to. Ok, weźmiemy torbę i możemy wracać. Szczęście na maksa, Ukończyliśmy pierwszy poziom, moi drodzy. Jak widzicie, mamy punktów plus bonusy. Możemy lecieć dalej. Drugi po poziom. Wspaniale. Teraz co mamy? Use mouse interna. Aha, ok, no dobrze. Potrzebujemy piłki. Okej. Okay. Mama tutaj zajmuje się tworzeniem wszystkich tutaj potrzebnych rzeczy do stroju, które chciałaby nasza mała dziewczynka. Okej, okay. musi tutaj z rączkami podnieść je do góry. O, proszę. Nożyczki. No i zaraz zrobimy sobie fajny strój moi drodzy. Okej, okay. połączyliśmy to tak. I dziewczynka sobie. Wow, jest zadowolona. Proszę. Okej, okay, czyli musimy coś tutaj zrobić. Mamy ograniczony czas. Okej, okay, mam. Dobrze, proszę bardzo. A, bardzo ładnie. Rączka do góry. Teraz szywacz tutaj weźmiemy, bo jest bardzo nam potrzebny szywacz. O, Mausia szyje tutaj te. Wzorki. No i tutaj mała dziewczynka sobie wycina wzorki. Tylko pamiętajcie, że to jest bardzo też niebezpieczne i trzeba uważać. Proszę bardzo. Okej, okay, jeszcze jedno zapewne. Jeszcze nożyczki musimy wziąć. Wziąć oczywiście. Opa, i jest. Mamy wycięte. Can prepare on the figures? Okej, okay, no dobrze, no to. Musimy zrobić tutaj kolejne. Proszę bardzo. Okej. Okay. Proszę. Klej. Proszę bardzo. Też trzeba bardzo uważać z tym klejem i z wszystkimi, żeby rączek sobie nie pokleić, nie obrócić. Nie róbcie tego w domu bez, bez opieki bez opieki własnego rodzica, bez mamusia i tatusi. Nie możecie tak się bawić. Słuchajcie. Zawsze pod opieką. Ok, weźmiemy sobie guziczki pewnie, a nie tutaj te cekiny, czy teraz guziczki, proszę. Look, mam I have in. To proszę bardzo, sama nasza Hazel zrobiła coś takiego, jest zadowolona. I level up, następny poziom osiągnięty, moi drodzy. Tak wygląda ta gierka. Mam nadzieję, że, że lubicie tego typu gry. Mam taką nadzieję, będzie więcej tego typu gierek na moim kanale. Ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!